Witam oglądających. Dzisiejszy film będzie o urządzeniu, które sobie kupiłem właśnie, które nazywa się Pocket Operator PO32. Na hasło PO niektórym już się może coś striggerować, ale tu nie o to chodzi. Jest to moja pierwsza wideorecenzja, pierwszy wideofilm. Jestem tu z Hanią. Dzień dobry. Tak, Hania jest moją asystentką. Postanowiłem zrobić rozpakowanie tego urządzenia, rozpakowanie z pudełka po polsku, tak to się nazywa, gdyż to pudełko jest jednorazowe. Wszyscy pewnie zastanawiają się, co to za urządzenie. To urządzenie to jest, jak mówi tutaj na stronie, że jest to programowalna perkusja i syntezator perkusyjny. Wszyscy to wiedzą. Jest wielkości bardzo małej. Wszyscy to wiemy? Tak. Co, porównamy go z myszką Apple na przykład, to jest mniejszy od myszki Apple, na przykład. No i co tu widzimy? No pudełko jest takie złote, świeci się w ogóle fajnie. I tu już mamy dwa potencjometry. Hania, sprawdź. To już jest całkiem fajna właściwość w dobie zabawek antystresowych. Ale nie o to chodzi. Przechodzimy do sedna. Rozpakowujemy. Jak to zrobić? Tu trzeba oderwać. Delikatnie, spokojnie. Opakowanie jest modne, ekologiczne, jak wszystko teraz. O, to jest tutaj Made in China, tonik. Właśnie, to nazywa się tonik. Otwieramy. Ho, ho, jakie fajne opakowanie. Tutaj ukryli instrukcje. Tutaj jakieś papierki, to wiadomo do wyrzucenia. Tu jest jakaś taka instrukcja na pudełku, która nie jest pudełkiem, tylko jakąś tekturką. Nie szkodzi Haniu, że masz kaszel. A to jest sam sprzęt. No sprzęt jest po prostu piękny. Przypomina kalkulator. I urządzenie elektroniczne bez obudowy. Co ludzie, którzy lubią takie rzeczy, jak układy scalone, ładnie przylutowane i inne tego rodzaju elementy, uznają, tak jak ja, za wysoce atrakcyjne. Ok. Tu coś jest naklejone na wyświetlaczu, gdyż tu jest wyświetlacz. Extended User Guide Extended. To pewnie trzeba będzie oderwać, ale to za chwilę. To wiadomo, że trzeba oderwać jak najpóźniej, żeby można było później na Allegro sprzedać. Ok. Co nam mówi instrukcja? Tu jest obrazek story. Że, po angielsku. Once upon a time, once upon a time, nie? Nie będziemy tego czytać, bo to może później. Tu są jakieś takie fajne przełączniki, ale dobra. Spróbujmy uruchomić sam sprzęt. Sprzęt ma tutaj potencjometry i takie dotykowe, mikrostykowe guziki. Ekran. Tutaj ma podpórkę, której teraz użyję. Ok, żeby sprzęt zadziałał, potrzebne będą baterie. Tak. W tym czasie Hania coś może powie, a ja mam świeżo naładowane akumulatorki. I użyjemy ich. Trzeba je złożyć, włożyć, jak to zawsze bywa, zgodnie z polaryzacją. Plus z plusem, minus z minusem. Proszę. Ten sprzęt jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy? A co jest w nim ciekawego, Haniu? No, ale to dziwne, że dwa razy tak samo się wkłada. No. Zazwyczaj się wkłada baterię tak przeciwlegle. Ok, baterie wchodzą ciężko, ale solidnie i sprzęt już działa. No to cała zabawa, to nie trzeba będzie jednak to odkleić, uwaga. Hu, hu, hu. I co tu mamy na ekranie? To trzeba jakieś dobre światło ustawić. Haniu, co widzisz na tym ekranie? No, obrazek. I co jest na tym obrazku? No. Jakieś ludziki chyba, nie? Tak. A co jeszcze widzisz? Ja widzę pająka, pajęczynę. Ja też. I tutaj miga 120. To jest pewnie tętno pulsu. Ja widzę jakąś lampkę. Tak. Bo te nagranie dzieje się na żywo, na jednym ujęciu. Nic tutaj nie będzie montowane. Ok. Trzeba to uruchomić. Nie wiadomo jak. Tutaj instrukcja. No, any key. Any key. Mówiąc. O! Coś się dzieje. O, brawo! To gra z samo siebie bardzo słabo. Ale gra już.
Tu migają diody. Bardzo fajne, takie wlutowane. Super to wygląda. Teraz jednak postaram się podłączyć do głośnika, żeby uzyskać lepszy efekt. Kabelek audio z AliExpress. Mam nadzieję, że będzie działał. Głośnik Bose. Tutaj nie z AliExpress już. I głośnik na tryb AUX. Ustawimy, włączymy. Gdzie jest wejście, a gdzie wyjście? Gdzie byś, Fania, myślała, że jest wyjście? Output. Ja bym dawał, że output będzie tu. Jakoś tak z tej strony. Oho. I się dzieje. Spróbujmy coś porobić. Na przykład ciśniemy guzik. FX. O, się włączyło. Niezły mi FX. To może sound. Cokolwiek. BPM. O, to było... O. Co ty chciałeś się pokazać psa, tak? Jest, obłączał wszystko, okej. Okay. Dobra. Jakiś efekt by było fajnie zrobić. Wcisnę ten FX. Uuu, zadziałało! No, trzeba gdzieś się tym pobawić dość długo. Na razie tak, o, poklikamy sobie cokolwiek. O, jak się wciska cokolwiek, to też wszystkie diody migają. Zjedziemy trochę z tym BPM. Czyli... No i daje to fajnie. Tu jest jakiś write, play. O, zatrzymało się. Czemu jak wcisnę play, to się zatrzymało? Śmieszne, nie? Może jest play i stop, nie? A, bo guzik FX to chyba tu jest. O. O, zobacz, Hania, działa. Tu wciśnę. Wciskamy cokolwiek. Nie jest to zbyt w tej chwili rozsądne użytkowanie, ale trzeba się tego nauczyć. Ale myślę, że na potrzeby tego filmu tutaj gra, tutaj się dzieje animacja. O, taka. Tonic WoW. Tonic WoW P01, czyli pewnie pattern 01, a pattern 02. A może trzeba przytrzymać to i to. No jest zupełnie inaczej. Ja niechcący włączyłem głośnik. Dobra. Moim zdaniem jest to już prezentacja całkiem solidna. Możemy jeszcze zobaczyć coś w papierkach. A to już o play. Select pattern, hold pattern. No a to wszystko już zrobiliśmy. W takim razie wyrobiliśmy się w 10 minut. To nie jest może najszybciej. Nie? Ja chciałem być konkretny. A ty, Haniu? Ja też chciałbym być konkretny. No to kończymy w takim razie i będziemy się tym bawić. Update, tak zwany aktualizacja wkrótce. Do widzenia.